Jak twoim zdaniem ten festiwal się zmienia w ciągu dwóch ostatnich edycji? Ja bym powiedziała, że nie dwie edycje, a troszkę sięgnęłabym wstecz, ponieważ i ostatnia edycja, i tegoroczna, myślę, że idą do przodu w stosunku do tego, co działo się kiedyś. Selekcja konkursu głównego bardzo dobrze, myślę, zrobiła jakości festiwalu i do przodu się rozwija. Kiedyś mieliśmy wiele filmów przypadkowych, a teraz ten wybór, który został dokonany, pokazuje naprawdę dobre kino, choć być może zabrakło trochę takich mega wielkich produkcji porywających poza pokłosiem dla mnie, które zresztą podzieliło widzów, ale to inny temat. Które z tegorocznych nowości przypadły ci do serca i które mogłabyś polecić widzom, którzy zobaczą te filmy niewątpliwie już po festiwalu? Największym pozytywnym zaskoczeniem, niespodzianką był dla mnie film Maćka Żaka Supermarket. Polskie, fajne kino gatunkowe, które trzyma w napięciu, pokazuje rozbudowanych, a nie papierowych bohaterów, gdzie akcji się naprawdę śledzi i nie jest ona do końca przewidywalna. No i oczywiście Pokłosie, które porusza nie tylko bardzo ważny dla Polaków temat, ale robi to w sposób czytelny, bardzo emocjonalny i myślę poruszający najgłębsze struny naszej wrażliwości, człowieczeństwa, naszych poglądów. Na pewno ten film każdy widz przefiltruje przez samego siebie, a nie tylko przez temat, tylko przez to, kim jest, co chce. Być może nie wszystkim się spodoba, bo jest to temat, który też każdy widz przed projekcją ma jakoś ukształtowany w głowie i chciałby, żeby był tak albo inaczej opowiedziany. I Pasikowski się z tą wizją każdego widza konfrontuje. Powiedz mi, jak ci się oglądało filmy z konkursu głównego? Jaka atmosfera towarzyszyła tym projekcjom? Jak ty odbierasz ten konkurs jako całość w tym roku? Jako całość konkurs odbieram jako, tak jak przed chwilą mówiłam, jako bardzo przyzwoity konkurs, w którym nie było filmów słabych, nie było filmów żenujących, nie było filmów, na których by się chciało zasnąć albo myślało o tym, kiedy wreszcie się wyjdzie z tej sali, bo tego się nie da oglądać. Było dużo dobrego kina, dużo rzemieślniczo dobrze zrobionego kina. Czasami nie było takiego wielkiego kina. Jaka publiczność, atmosfera? Myślę, że fajnie, że gdzieś tam na pewno były filmy, które mogły poniekąd, no każdy widz coś tam w tej selekcji mógł dla siebie znaleźć. Czy miałeś okazję zobaczyć coś spoza konkursu głównego? Spoza konkursu głównego bardzo ciekawe propozycje w Panoramie. Fantastyczne kino Być jak Kazimierz Dejna, historia ukazująca ostatnią dekadę PRL-u i początek demokracji. Przez pryzmat młodego człowieka, który nie był związany jakby z tym wszystkim, co się działo, ponieważ rodzi się pod koniec lat 70. i wchodzi, kiedy się wszystkie rzeczy te polityczne dookoła dzieją, no to jest dzieckiem i dostrzega pewne inne elementy i ważniejsza jest dla niego i być może dla jego ojca po prostu codzienność, gra w piłkę, ten tytułowy Dejna. Całość utrzymana trochę w takim klimacie, ja ujęła ten film, że jest tutaj coś z Cudownych Lat, a z drugiej strony coś z Goodbye Lenin. Sentymentalne, ciepłe, sympatyczne kino. I druga też ciekawa propozycja z sekcji Panoramy. Piąta pora roku, przepraszam. Kino prawdopodobnie dla starszego widza niż ten, który na co dzień bywa w kinie. Z rewelacyjnymi rolami Ewy Wiśniewskiej, Mariana Dziędziel, Andrzeja Grabowskiego, po prostu takie trio, a szczególnie duet Grabowski-Dziędziel super się ogląda na ekranie, powinien częściej gościć. Dziędziel w roli komediowo-romantycznej, melodramatycznej, to też perełka. Bardzo ciekawa propozycja, o drugiej czy też ostatniej być może szansy w życiu, ale że taka szansa zawsze się może pojawić. Które z filmów pojawiających się w tegorocznych repertuarze festiwalu myślisz mają szansę znaleźć uznanie zagranicznego widza? Mam nadzieję, że Pokłosie, bo jest to temat, który dotyczy nie tylko Polski tak naprawdę, ale i Europy. I też ludzkiej uczuciowości i konfliktu, który może dotyczy tutaj Polski, ale dotyczy też wojny i tego, jak mogą się zachowywać
ludzie w skrajnych sytuacjach, jakie decyzje podejmują i potem co z tym zrobią, jak odkrywają prawdę, czy są się w stanie z nią zmierzyć. Więc odpowiadając na to pytanie, na pewno pokłosie. Trzymałabym też kciuki za supermarket, który mówi językiem uniwersalnym. Może nie w Ameryce, ale w jakichś krajach europejskich, oby. Mój rower, który też wykracza poza tematy polskie, a mówi o rodzinie, więc zdecydowanie no nie zamyka się tutaj na nasz świat i nie trzeba znać polskiego kontekstu, żeby w tym filmie się odnaleźć. Myślę, że jeszcze kilka tytułów by było. Być może w sypialni. Trochę by się znalazło. Super, dziękuję.